Mam tego dość, widzowie. Palion robi mi wszędzie tajne bazy. Ja nie wytrzymam już dłużej. Spójrzcie, tutaj zrobił Palion tajną bazę. O, o, teraz widzicie? Ej, niebieskie bloki. Przecież Tojtek, to jest twoja tajna baza. No może teraz już jest, ale kiedyś było tutaj zielono i była to baza Paliona. Zrobił u mnie w domu bazę i mnie tutaj podglądał. Przecież to jest dramat. Jak tak można? A gdyby tego było mało, zrobili kolejną tajną bazę razem z Nubkiem w tym właśnie tutaj miejscu. Więc oni sobie robią cały czas jakieś tajne bazy. Wszędzie jest podejrzanie przez to. No to jest masakra, ja nie wytrzymam tak dłużej po prostu. Dlatego wziąłem sobie masę rzeczy, z których zrobię tajną bazę w domu Paliona. W końcu, widzowie, tak. Ponieważ on mi zawsze robił tajne bazy, więc teraz czas, żebym ja zrobił jemu. Więc pierwsze co, to zakładam kominiorę, bandyta. Tojtek, bandyta. Nie no, złodziej po prostu. Tutaj idę okraść Paliona. Nie no, okradać go nie będę, ale na przykład patrzcie, no nie mogę się dostać do środka. Ale ostatnio jako bambanero złodzieja, nie no, udało mi się ukraść taki szacowny klucz do domu Paliona. Patrzcie, jaki kozacki. I ja teraz mogę się tutaj wkradać. I on o tym nie będzie miał zielonego pojęcia. No patrz, i mogę sobie tutaj na luzie chodzić. Okej, widzowie, zastanawiacie się, w jaki sposób chcesz zrobić tajną bazę. Przecież u Paliona nie będzie się dało zrobić taniej bazy. Jak ty chcesz to zrobić? Ano, mam plan. Mam plan, ponieważ mogę nie zawsze mieć dostęp do tego klucza, co nie? Natomiast dostęp do domku Paliona bym chciał mieć zawsze. Dlatego zrobimy wejście z zewnątrz do tajnej bazy. Wy oczywiście nie mówcie o tym Palionowi. Nie, to jest zakazane. Prohibido el toka. Nie można tak robić. Patrzcie, w tym miejscu zrobimy tajemne wejście. Jesteście gotowi? Właśnie tutaj! I zastanawiacie się, ej, ale teraz będzie dziura w basenie. Jak ty to planujesz zabudować? Ano, planuję to zrobić bardzo kozackim sposobem. Patrzcie, co ja tutaj mam. Ghost bloki! I teraz postawię je tutaj. Nie! Nie! Czy mój plan właśnie w tym momencie się zepsuł? No bo patrzcie, jak skakuje się do wody. No nie, to jest zepsute. Przechodzimy i... Nie mogę. Dobra, a spróbujmy ghost bloka postawić tu. Czy mój plan naprawdę... O, tutaj to działa. Dobra. No okej, trzeba to po prostu zrobić w nieco inny sposób. Patrzcie, bierzemy sobie te ghost bloki. Stawiamy sobie zwykłe. Okej, jak wejdziemy tu... O, to możemy zejść na dół. I to jest od razu lepszy plan, widzowie. Dobra, to w takim razie robimy ten tunel na dół. Okej. Jak to w ogóle będzie działało? Jak postawimy tutaj ghost bloka, to wody tutaj nie ma. Ej, ale wystarczy skoczyć i ta woda nagle jest. Patrzcie, wystarczy skoczyć i się stąd wydostanę. Ej, dobra, to jest kozackie. To w takim razie budujemy teraz tunel do domku Paliona. Co to jest? Co żeśmy tu odkryli? To jest chyba jeszcze miejsce po fontannie Paliona. A czyli fontanna Paliona była fontanną oszukańczą. Jak się tam wrzucało itemki, to można było je tutaj wydropić. Okej, dobrze, że to już wiemy. Dobra, podbudujmy się w takim razie w stronę Paliona. Tylko weźmy sobie kamienne cegły i zabudujmy, żeby tutaj nikt nie odkrył naszej tajnej bazy, co nie? Dobra, chodźmy dalej. Chodźmy dalej, wprost, dokładnie tak. Jeszcze to tutaj zabuduję. Okej, czy stąd mogę wyjść? Dobra, mogę wyjść. No i teraz po prostu musimy zrobić w miejscu Paliona jakiś ślad. Więc czekajcie. Gdzie bym chciał zrobić tajną bazę? No najlepiej jakbyśmy mniej więcej tutaj widzieli, co się dzieje. Najlepiej to chyba pod jego domkiem. Więc zróbmy tu takie wejście. Dosłownie będzie centralnie pod domkiem Paliona jego baza. Jego, nasza baza, nie jego. To nie jest jego baza, to jest moja baza. Dobra, pyk. Ojejku, co jest fioletowy jakiś blok. Czekaj, czy ja w dobrym... O, to trzeba niżej po prostu. Dobra, rozumiem. Rozumiem, no i widzicie, tutaj jest domek Paliona, no i siema. Ale pewnie zastanawiacie się, ej Wojtek, jak ty planujesz podglądać Paliona, skoro będziesz jakby nie widział tego, co jest nad nim. A no ja mam swoje sposoby. Patrzcie na to. Wchodzimy tutaj, robimy schody na górę. Okej. Robimy schody na górę i czy tutaj coś widać? O, tutaj już jest jego miejscówka. Dobrze, więc rozwalamy to wszystko i w tym miejscu będzie właśnie nasza tajna baza. Patrzcie, pyk, okej. Nie, to jeszcze muszę rozwalić. Dobra. I teraz zrobimy tak. No i spójrzcie. W tym miejscu robię one way glass.
Elo! I teraz Palion nas nie zobaczy, ponieważ jesteśmy tutaj ukryci. Dobra, wyjdźmy sobie na zewnątrz. Spójrzcie. Widzicie szkło? Uwaga, zmienię teraz coś. Czekaj. Elo! Szkła nie widać. A z drugiej strony? Czy z drugiej strony widać? O nie, tutaj nie widać. O! Teraz to powinno działać. Uwaga. Tak, działa. Widzicie? Będę widział. Będę normalnie widział, jak Palion tutaj chodzi po domu. Więc zrobimy po prostu zmianę całej tej podłogi na one-way glassa. I będziemy widzieć, jak on tutaj sobie chodzi nad nami. Będziemy mogli obserwować go tutaj z tej strony, więc całkiem fajnie. Dobra, rozwalamy w takim razie jego podłogę. I zaraz zamieniamy na właśnie to szkło. Wiecie, to szkło, które będzie przeźroczyste. Pięknie, ale to ładnie wykminiliśmy. Tylko tutaj ten dywan nam troszeczkę przeszkadza, no ale tego to niestety nie pokonamy. Dobra, kładę one-way glassa w takim razie. Nie tak. Dobra, o dokładnie, tak. I tutaj już wszystko pięknie, ładnie działa. Spójrzcie, widzicie jakiś ślad? Ja nie widzę. A będziemy mieć tutaj podgląd na całą chatę Paliona. Dokładnie, będziemy widzieć, co kombinuje. Jeżeli będzie wpadał na jakieś podejrzane pomysły, to będziemy to kontrolować. Okej, dobrze zrobiliśmy. Tyk, zamknięcie. I jeszcze jedna rzecz. Z racji, że chcę mieć dostęp do domku Paliona w każdej sytuacji, to zrobimy sobie tutaj wejście do naszej tajnej bazy. Patrzcie. Będziemy mogli z zewnątrz wejść do środka, nawet jak nie będziemy mieli klucza. Ponieważ w tym miejscu będę chciał dać dla odmiany one-way ghost blocka. O, patrzcie. Pyk. I tutaj jest ghost block. Jak ktoś wejdzie, to wpadnie. Elo! I będzie w mojej bazie, co nie? Mam nadzieję, że nie wpadnie tutaj Palion, bo wtedy byłby przypełno, ale po co miałby Palion wchodzić na ten jeden tutaj blok? To byłoby bez sensu kompletnie. Dobra, teraz musimy zrobić tutaj sobie miejsce właśnie. O, właśnie, robimy dobrze. Okej. Okay. Ej, jak to wygląda, ty! Naprawdę, kozacko. Będziemy sobie tutaj podglądać Paliona. Siema Paliano, co tam porabiasz? Będziemy mogli go tutaj trollować nieźle, więc subskrybujcie kanał, bo nie może was ominąć żaden odcinek z trolla Paliona. Dobra, dobudujmy jeszcze tutaj tak. Okej, okay. I działa, patrz, wszystko widzę. Cały domek Paliona. Okej, okay. No to co, to teraz z tej strony będę musiał zrobić tylko wejście. Potrzebuję na pewno drabiny, niestety drabiny ze sobą nie mam, ale zaraz ogarniemy sobie coś. Tutaj jeszcze tak, okej, okay. No i patrzcie, ogólnie moja baza może mieć dwie kratki, albo tutaj zrobimy troszeczkę głębszą, a tam zostawimy. To już tutaj nie potrzebujemy tego tutaj miejsca, więc zabudujemy, żeby nie było tutaj po nas śladu. Okej. Okay. Jaki Palion będzie miał rozkopany teren pod domkiem. Ty, Palion nigdy nie miał rozkopanego terenu. To było w sumie jedyne miejsce, gdzie nie było żadnych dziur, ta działka Paliona. Ale to się dzisiaj zmieni. Tutaj właśnie powstaje coś pięknego. Tutaj właśnie powstaje historia tajnej bazy. Ta tajna baza będzie też oczywiście musiała zostać wykończona, bo ja tutaj nie mam jeszcze wszystkich surowców do tego. Ale na pewno będziemy chcieli to zrobić ładnie, bo teraz na obecną chwilę to nie wygląda to jakoś sympatycznie. Nie jest to sympatyczne, więc zaczynamy budować naszym ulubionym budulcem, czyli oczywiście niebieski. Jakimi blokami? Elo, Paliono! Wiecie, jaki jest tylko problem, jak Palion zniszczy podłogę? No to wtedy nasza tajna baza kompletnie jest rozwalana. Wtedy jest przypał. Ale do tego czasu mam nadzieję, że się to nie wydarzy i nic tutaj złego nie zostanie odkryte. Dobra. I zabudowujemy sobie niebieskim bloczkiem, żeby to też ładnie wyglądało. No patrz! Ale będzie tutaj ładnie! Ty, z takimi niebieskimi kolorkami? Normalnie pod domkiem Paliona będę miał swój własny dom. O nie, tutaj patrzcie, tutaj już jest ziemia. Musimy na to uważać, żeby czasem nie wykopać się na powierzchnię ziemi, bo jeszcze nas odkryje Palion. I byłby giga przypał. Dobra, pyk. Jeszcze tutaj. Dobra, to zabudowujemy. Z tej strony będziemy musieli dać... O, ty, tutaj prawie da się skoczyć. Czekajcie. Tak, wskakujemy tu. Nie, nie da się niestety. Dobra, tutaj trzeba będzie zrobić ostatecznie drabinę. Bez tego to nie pójdzie to dalej. Dobra, lecimy w takim razie dalej. To zamieniamy również na niebieski blok, bo chcemy tutaj, żeby było ładnie. Okej, okay, tutaj tego nie chcemy. Natomiast tutaj zrobimy sobie takie wejście również z drabinką. Z tej strony będzie drabinka, która będzie prowadziła... O, do nas, właśnie tak. Okej. Okay. Ty, robi się tutaj naprawdę coraz ładniej. Wcześniej mogliście mieć wrażenie, że ej, ale tutaj jest brzydko. Ale te kolorki niebieskie tutaj to zmieniają. Naprawdę. Zaczyna tutaj być pięknie. Okej. Okay. Pyk.
Tylko żeby Palion czasem nie wbił na serwer, bo jak wbije na serwer, to będzie giga przypał. Będzie mógł słyszeć, że coś tutaj jest kombinowane, dziane, chciałem powiedzieć dziane. Coś tu się dzieje na dole pod jego domkiem i no mam nadzieję, żeby nas nie odkrył w ten sposób. Jest na styk ta tajna baza. Dobra, jeszcze tutaj to zamienimy, tylko mam nadzieję, że tutaj nie rozwalę żadnego ważnego dirta, uwaga. Idealnie, no patrzcie, ta baza jest idealnie, ponieważ tutaj już jest na zewnątrz. O, jeszcze tutaj jest też. Tu wszędzie na zewnątrz już byłoby nas widać, gdyby nie to, że tak pięknie zostało to wyliczone, co nie? Co do centymetra. I patrz, ja nie mogę. Ej, jak to pięknie wygląda. Nie mogę z tego, dobra. Teraz musimy tutaj też to zmienić, bo tu mi się też nie podoba. Wejście do naszej tajnej bazy również powinno być niebieskie. Też musi być ładne, a nie takie, jak jest teraz, okropne. O nie, tylko tutaj odsłonimy troszeczkę to coś. Czy to jest jakoś ważne? Czy tutaj ktoś to odkryje? Jak myślicie, widzowie? Napiszcie. Czy ktoś odkryje to miejsce właśnie po tym tutaj? Mi się wydaje, że nie, ale możliwe. No kto wie, czekam na waszą opinię. Tak czy siak teraz już tutaj zabudowuję to pięknie. Jeszcze to. Okej, okay, już prawie to mamy. Jeszcze tylko tutaj na górze i będzie koniec. Okej, okay. Nie. Co zrobiłem? Ghost block. O, dobrze, działa? Działa pięknie, dobra. I teraz tutaj budujemy sobie normalnie. O, dobra. Ty, jeszcze tutaj tylko na dole zniszczymy to i zamienimy naszym niebieskim pięknym budulcem. Następnie pójdę już po jakieś rzeczy, po drewno, żeby tutaj wykończyć również. Okej. Czy ja tutaj postawiłem... O nie, patrzcie. Przez przypadek postawiłem tutaj blok. Naprawi się? Dobra, naprawiło się. Tam się wlała woda. Nie! Jest! Co ja robię? Ja to psuję. Dobra, cyk. O, i jest dobrze. I jest dobrze. Dobrze, że woda przez to nie przelatuje. Okej, czas teraz iść po drabinki, więc Z2 idę po drabinki i zaraz ogarniemy tutaj wszystko. Yo, zobacz, w środku nic nie widać. Ty, no Palion nie będzie tego się spodziewał, że to jest tajna baza. Dobra, zamykamy to teraz czym prędzej. Nas tu nie było i już nie potrzebujemy tego klucza, mogę go spokojnie wyrzucić. Nie no, wiecie co, ja sobie go wezmę na wszelki wypadek na zapas, bo może mi się przyda do czegoś. Ale teraz idziemy wykończyć naszą piękną tajną bazę. W tym celu weźmy sobie patyki zrobimy, no i tak jak mówiłem, drabiny potrzebujemy. Więc już tutaj tworzymy. Okej, tyle nam powinno wystarczyć. Więc co? Wracamy. Ej, co mnie tutaj zablokowało? Wracamy do naszej tajnej bazy, Paliano! Bambano! No, nie będziesz się tego spodziewał, ziomek. Ziombel! Żeś mi zrobił dwie tajne bazy, to teraz ja ci w końcu zrobię tajną bazę, bo już naprawdę nie wiem, ile trzeba było czekać na ten dom Paliona. Za długo. Okej. Mamy tutaj piękne wejście. Możemy sobie schodzić i uciekać. Widzicie? Okej, i teraz musimy zrobić też wyjście. No patrz, jak nam na styk starczyło drabinek. I teraz tutaj sobie zejdziemy. Jest! Tajna baza. Okej, teraz potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy. O nie, mamy mały problem. Czy mi to wystarczy? Weźmy sobie... O, crafting table na pewno nam się tutaj przyda. Zróbmy sobie... O, starczy. Płyty. Patrz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, i jeszcze dwie. Więc zróbmy sobie zapasik, okej. I teraz wchodzimy sobie tutaj i patrz, elo, wszystko widzimy. Dobra, i teraz zacznijmy sobie tutaj coś kombinować. Ty, w sumie? Zastanawiam się, czy nie przesunąć wszystkiego w tym kierunku. Tak, przesuniemy wszystko w tym kierunku, bo mam troszeczkę mało miejsca na resztę rzeczy. Więc tutaj stawiam sobie, o, nasze piękne bloczki. Tutaj stawiam to, okej. I tutaj jeszcze postawię ściankę. Dobrze, no i teraz mamy tutaj więcej troszeczkę miejsca, więc można co nieco postawić, prawda? Weźmy sobie ten crafting table, jego tutaj nie chcemy. Na pewno będę chciał telewizję sobie pooglądać. Tutaj jest dobry widoczek na telewizję. Chociaż czekaj, jakbym postawił tu, to byłoby chyba lepiej. Dobra, tutaj włączę sobie telewizję, tak! Dobra, weźmy sobie to. Dobrze, postawmy tutaj właśnie telewizor. Okej, okay, TV, no i patrz jak pięknie do oglądania. O co tu chodzi? Lodóweczka, żeby było można sobie wcinać coś, co nie? No jasne, że tak. Kamera,
żeby tutaj wszystko było widoczne. Z tej perspektywy będzie? Będzie widoczne. Dobra, więc stawiamy kamerę. No oczywiście kamerę trzeba skonfigurować, więc tutaj konfigurator i patrz. Yo, widzimy wszystko. Nawet jak będę w swoim własnym domu, to będę widział, co się dzieje u Paliona, przez to, że moja tajna baza tutaj jest widoczna. Siema widzowie, co tam? Co tam, pozdro? Czy ja słyszę? Słyszę włączone auto! Ktoś jest na serwerze. Czekajcie, widzowie, wyjdę na sekundę, bo troszeczkę mnie to zmartwiło. Na sekundę dosłownie wyjdę i tutaj luknę. Możliwe, że Palion przyjechał. Tak, jest tam na zewnątrz. Jest w środku Palion, w środku auta. I ja nie mogę. Co jest? Nie, cofa. Dobra, ja wracam tutaj, ja wracam, wracam. Wracam szybko do tajnej bazy. Ciekawe. On nie wyszedł z auta. Czy on tutaj będzie? On tutaj będzie? Okej, dobra, mniejsza. Ja muszę tutaj budować dalej. Mam tutaj tajną skrzynię. O, jeszcze nie tajne skrzynie. Tajne i nie tajne, okej. Czy coś jeszcze tutaj mamy ważnego? Nie, to już wszystko. Dobra, zostawmy sobie tutaj skrzyneczkę, okej. Tutaj postawmy sobie troszkę złota, pięknie, żeby tutaj było bogato, nie? Na bogato potrzebujemy to miejsce jeszcze tu, okej. Gdzie się da złoto? Tutaj postawmy sobie tajną skrzynię z kodem. Musimy ustawić teraz kod. Jaki można ustawić kod? Na przykład... 2000. Okej, ustawmy 2000. I to zadziała? Raz, dwa, trzy. Działa! Możemy schować tutaj sobie więcej złota! I schowajmy sobie jeszcze tutaj jakiś klucz. Ej, klucz do domu Paliona sobie tutaj schowam, tak! Dobra, czy coś jeszcze można tutaj schować? Dobra, poczekajmy jeszcze póki co nie. Ale postawmy sobie to. Czy Palion tutaj jest w domku? Ale słuchajcie, może tu się pojawić w każdej chwili, więc na pewno będziecie musieli zostawić suba, widzowie, żeby nie ominęły was odcinki, w których będziemy śledzić Paliona w jego własnym domu, będąc w tajnej bazie. Dajcie znaka, jak wam się podoba nasza nowa baza i czy dobrze zrobiliśmy budując ją, bo ja jestem mega zadowolony. I oczywiście nie zdradzajcie tej tajnej bazy Palionowi, a ja szybciutko stąd uciekam. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma, kliknij, kliknij, kliknij.